Odwyk odcinek wakacyjny. Dzień dobry, Martin Lechowicz o poranku. A nie, bo już jest po południu. Widzę, 12:17 nastąpiła. Odwyk. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć na początku. Aha, już wiem, jak chciałem zacząć. Zaczęły się wakacje. Właśnie się nie zaczęły. Zaczynają się teraz, w tych dniach. Jutro, pojutrze, wczoraj. Nie wiem, kiedy są wakacje w ogóle. Ja mam, przeważnie sobie robię wakacje od 1 lipca. I już. O, tak. Ale... lato się już zaczęło, o, i to można też powiedzieć, że to jest odcinek letni. I ponieważ się zaczęło już lato, już sobie jest, jest bardzo fajne, dobre, jest ciepłe, jest dużo niebieskiego na niebie, jest, znaczy w jakim mieście się mieszka, jak w Katowicach to pewnie jest takie białawo, mleczno, szare, ale jak ktoś widzi niebieskie, to niech się cieszy, że jeszcze je widać, no, to jest bardzo pięknie, w ogóle pięknie jest. No i w związku z tym, że są wakacje, to ja wczoraj nie napisałem, przeszedłem w ogóle na tryb wakacyjny już w odwyku, co oznacza, że odwyk będzie teraz trochę, może występować nieregularnie, albo mogą być odcinki co drugi tydzień na przykład i ogólnie wszystko się może zdarzyć i mogą być bardzo dziwne odcinki, albo nie wiadomo co, no takie jest lato, lato to jest lato, to tutaj się trochę rozluźnia zasady i tak dalej, żeby sobie można odpocząć. O. No i na przykład wczoraj nie było felietonu, Okiem Chrześcijanina, zastanawiałem się, czy ktoś zauważy, ale chyba nikt nie zauważył nawet, więc może przestanę pisać, bo co ja mam pisać, jak nikt nie czyta, nie? No, ale odcinek dzisiaj, ponieważ właśnie jest lato i tak tego, stwierdziłem, że zrobię o odpoczywaniu, bo był już jeden odcinek o szabacie, ale tam się bardziej skupiłem na tym, czy... szabat jest w niedzielę, czy w sobotę i skąd się wziął, czy coś tam. I zapomniałem chyba w ogóle wtedy powiedzieć jeszcze jednej ważnej rzeczy, o tym, że szabatów jest kilka. No, to dzisiaj o tym. No i to jest bardzo ładna i szabatowa, prawda, piosenka, muzyczka, podkładzik. Tak, no to... Był już odcinek, właśnie jak szukałem, sprawdzam, czy był odcinek o szabacie i nie mogłem znaleźć, a potem znalazłem i mówię, o jest, a to nie będę gadał o tym samym, ale wtedy nie powiedziałem paru rzeczy, to dosyć ważne, bo jak sobie myślimy o szabat, nie, to się człowiek zastanawia, głównie pierwszy problem jest taki, czy ten dzień święty ma być w sobotę, czy w niedzielę. To jest jakieś takie ważne. No nie wiem, czy jest ważne, dla jednego jest ważne, dla innego nie. Więc Żydzi na przykład obchodzą sobotę, a utarło się, a katolicy niedzielę, a prawosławni też niedzielę, a protestanci różnie w ogóle. Niedzielę obchodzą większość, rzeczywiście, w protestanckich kościołach i takich różnych wspólnot chrześcijańskich, to jest niedziela, tak? Ale sobotę obchodzą, na przykład kościół adwentystów dnia siódmego obchodzi, tak? Albo kościół chrześcijan dnia sobotniego. To nawet chyba bardzo podkreśla to, że obchodzi tą sobotę, aż się nazwali, że to Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego. Jakby to było tak ważne, że to trzeba w nazwie dawać. Nie? Dziwne. Oraz są też baptyści Dnia Siódmego. To są normalni, standardowi baptyści, z tym, że w dzień siódmy odpoczywają zamiast w szósty i też to podkreślili sobie. No i przeważnie ci ludzie, co to podkreślają, to mają tendencję do podkreślania tego. Że obchodzą szabat w szabat. No i że to jest tak istotna i kluczowa rzecz. Czy to jest istotna rzecz, to raczej nie. Można polemizować, ale w Biblii szabat jest dosyć często i jest pewne uzasadnienie tego, że ten szabat jest ważny, kiedy się przeczyta na przykład fragment z Ezechiela, 20 rozdział 11 i 12 wersety, który mówi tak, że to mówi Bóg. Do Ezechiela, przez Ezechiela mówi, który był prorokiem, ten Ezechiel, no i napisał tak, że to Bóg mówi. I dałem im, czyli tym wszystkim swoim ludziom, Izraelitom i tak dalej. Dałem im moje przykazania i objawiłem im moje prawa, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim.
I dalej jest tak. Nadałem im również moje szabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca. I z tego fragmentu wyraźnie widać, że szabat to nie tylko jest po to, żeby odpoczywać, ale to był też znak między mną a nimi, taki symbol przymierza z Bogiem. I Żydzi to tak traktowali, do tej pory tak traktują. Nie, teraz to tak w jakiś chory kompletnie sposób traktują, ci bardziej ortodoksyjni, no że bo... No już bez jaj, no to, że się nie jeździ windą w szabat w Izraelu, bo specjalne windy są szabatowe, bo jakiś rabin sobie wymyślił, że nie można guzika nacisnąć od windy, bo to już jest praca. Oni to uzasadniają tak, że skoro Biblia mówi, że nie wolno rozpalać ogniska, to nie wolno też włączać światła w szabat, bo to to samo, co rozpalenie ogniska. No więc to tak jakiś rabin wymyślił, logicznie mu to wyszło i teraz nie można jeździć windą albo domofonem otwierać komuś, jak przyjdzie do ciebie znajomy w sobotę, nie? Jak się z ortodoksyjnym Żydem. No więc ja nie sądzę, żeby to akurat o taki symbol Bogu chodziło, że, no, że znakiem między Bogiem a człowiekiem jest to, że nie otwiera komuś domofonem w sobotę, jak ktoś przyjdzie z winkiem. Nawiasem mówiąc, pewnie by nie mógł przyjść z winkiem, bo już to jest noszenie ciężarów, to też nie można przyjść z winkiem. Ja myślę, że jakby poszli konsekwentnie w tym kierunku ci rabini, to powinni ustalić, że w szabat nie wolno się ubierać i trzeba chodzić gołym. Dlaczego? No bo przecież noszenie ubrania to też nie noszenie ciężarów, a Biblia mówi, że nie można nosić ciężarów w szabat. No, więc do takich głupot można dojść, jak się słucha rabinów albo jakichkolwiek innych autorytetów, którzy sobie wezmą i po prostu coś tam zinterpretują za daleko, zdecydowanie. No nie? I tutaj też dobrze pokazuje ten przykład, że dobrze jest zachowywać zdrowy rozsądek, sceptycyzm i trzeźwość osądu, a nie tylko trzymać się twardo jakichś zasad, które jakieś autorytety wymyślą sobie, nie? I potem, no tak powiedzieli, no tak trzeba, już, tak jest zapisane gdzieś tam, ktoś tam zapisał i trzeba. No, więc to od razu widać, że takie, no jak się patrzy na to z zewnątrz, to też wygląda od razu widać, co jest głupie, a co nie, nie? Jak się popatrzy na jakiegoś rabina, co robi głupoty zupełne w szabat, jakieś absurdy, że nie może komórki włączyć i szuka kogoś, nie, żeby mu włączył komórkę, bo on nie może, bo mu Bóg zabrania, bo tam prąd jest przecież, no, czyli, że nie wolno, to, no to człowiek widzi, że osiągnął ten facet absurd, już kompletny. Jakieś maniactwo nienormalne. Ale widać to tylko z zewnątrz, bo on tego nie widzi. I jak idzie do podobnych jemu i z nimi gada, to oni też tego nie widzą. I teraz się możesz człowieku zastanowić, czy ty sam nie robisz podobnych głupot i absurdów, a ich nie widzisz. I ratunkiem przed tym, żeby człowiek został oszołomem i głupim takim właśnie facetem, który robi niewiarygodnie głupie rzeczy, ratunkiem przed tym jest dystans. Popatrzeć na siebie z dystansu. I to jest cholernie trudne, ale jeżeli komuś się uda, to zachowa swoją duszę w zdrowiu i swoją psychikę oraz swoje dzieci uchroni przed tym, że inne dzieci się będą z niego śmiały i będą miały rację. Dobra, ale nie chodziło tutaj o sobotę i niedzielę, właśnie nie o tym mówię. A, tylko jeszcze jedna rzecz, bo znalazłem, no nauczyłem się na Wikipedii, przeczytałem przy okazji, co tam piszą o tym szabacie. I tam sobie dowiedziałem się dokładnie, znaczy wiedziałem kiedyś, ale zapomniałem gdzie i kiedy, że niedzielę przestawiono się, no to oczywiście chrześcijanie obchodzili szabat, bo chrześcijaństwo pochodzi od Żydów, a Żydzi wiadomo, w sobotę obchodzili. Zmieniono to w roku 364 dopiero naszej ery przez synod w Laodycei i wtedy nie tylko, że oficjalnie zaczęto obchodzić niedzielę już, instytucjonalnie i formalnie, ale wydano zakaz święcenia soboty. No nie, to już jest trochę dziwne, bo o ile, no każdy sobie może, tutaj pewnie się wszyscy zgodzą, że każdy sobie może wybrać, czy woli czwartek, sobotę, niedzielę, bo najistotniejsze jest nie to, który dzień tygodnia, tylko żeby w ogóle był jeden dzień tygodnia. A o tyle zakazywanie obchodzenia jakiegoś dnia, na przykład soboty, to się wydaje dziwne już bardzo, nie? No, czy jeżeli się prześledzi historię, obada tą sprawę, to będzie jasne, dlaczego tak było. No, wtedy chrześcijanie chcieli się odciąć od Żydów. Zupełnie się odciąć.
nie chcieli mieć nic wspólnego z tą tradycją żydowską, sposoby myślenia żydowskim, wzięli i to był właśnie jeden z takich symbolicznych gestów, który miał odciąć chrześcijaństwo od Żydów, co jest oczywiście, no według, patrząc na to wszystko z punktu widzenia Biblii, to jest zupełnie wbrew tej Biblii. Chrześcijaństwo nigdy nie miało być odcięte jakoś od żydostwa, no to wstrętnie brzmi od żydostwa, od, ja wiem, od tego, co w Starym Testamencie jest, nie? To po prostu jest tylko coś, co wyjaśnia Stary Testament i dobudowuje jakby te parę rzeczy. No, dodaje coś do niego. Więc według Biblii, patrząc z punktu widzenia Biblii, na to, kim jest chrześcijanin, to trzeba stwierdzić, że chrześcijanin to jest Żyd, który wierzy w Jezusa. I właściwie to jest pełna definicja. Żyd, który wierzy, że Jeszua jest Mesjaszem, tym, który miał przyjść,